Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Heroshi PlayStation Move. Taki mały wstęp. Nie ma dzisiaj Docs Live, ponieważ znowu mi się zepsuł dysk, prawdopodobnie od PS2. Nie mam po prostu jak uruchomić, nie mam jak cokolwiek zrobić, po prostu nie mogę nic zrobić. Więc nie będzie Docs Live. O Shadow the Hedgehog nie musicie się w ogóle martwić, bo jak wiecie, mam na płycie, więc będzie po prostu grany z płyty, loadingi po prostu będę wycinał i widescreen patch będzie działał spokojnie. I to chyba tyle. Swoją drogą chciałem tutaj też zacząć od razu tu w menu PS3, gdyż cały czas mnie zastanawia, dlaczego tu jest wyświetlany, że tak powiem, kod gry, czyli BCS 00956EU. Nie wiem. Ta gra, ta kopia moja została zakupiona na Allegro. Jest to wersja europejska, jest to wersja polska okładki w każdym razie, ale jest to polski język, polska ikona, jak widzicie, Heroshi PlayStation Move. Nie wiem, czy to jest, może nie wiem, jakaś to jest wersja recenzencka albo coś. W tym stylu. Naprawdę nie wiem, ludzie. W każdym razie, tak, męczyłem się jakoś tak chyba w zeszły dzień, w sobotę. Chyba pół godziny zostawiłem tej kamerki, żeby wszystko działało, a więc zaczynamy. Więc po prostu za zastępstwo Docs Live będzie leciał Ratchet. Bo tak. Więc zaczynamy. I teraz mi się chyba przerwie nagrywanie, bo się zmieni rozdzielczość z 1080i na 720p. No, przerwało się. Więc po prostu zachowam plik. Będziecie po prostu mieli czarny ekran przez chwilę. Jakby mnie głównie nie było słychać, to przepraszam za to. No i teraz mam 700. OK. Więc najpierw mamy kalibrację. Dobra. Kontroler w lewej ręce. Move w prawej ręce. Nie mam tego nunchucka dla PlayStation, bo no po prostu używam normalnego DualShocka. Chociaż w moim przypadku jest to Six Axis dodatkowo. Więc L2. I PlayStation Move. Dodatkowo stoi tak pod kątem. O, elo. Jezu, jakie to jest fioletowe. Muszę się chyba jeszcze trochę odsunąć. Chyba będzie ok. Jeszcze raz elo. Jak to jest dziwne. Ok. To jest najgłupsze, bo stoję pod kątem do telewizora. Telewizor mam tu. Tu mam telewizor. A, mogę wam pokazać. Tu mam telewizor. Niby muszę wycelować w to, co nie, ale o to chodzi, że muszę wycelować w środek kamerki. To jest taki, wiecie, trik, bo PlayStation myśli, że to jest pod telewizorem albo nad telewizorem. To jest myk. Więc ja muszę to niestety wycelować wprost do kamery. Ok. Teraz mogę się przybliżyć, bo musiałem się trochę oddalić. Bo to jest właśnie taki myk, bo wiecie, ja mam tu małą przestrzeń. Dobra, dalej, lecimy. Z tym. Ale mówię, jeżeli gównianie mnie będzie słychać, to przepraszam za to. Postaram się, żeby jak najbardziej dało się mnie słuchać. Ale no, warunki są jakie są. Żeby zacząć. Od razu opcje gry sobie wejdę. Wyłącz wibrację. O, teraz. Opcje dźwięku. Okej. Okay. Jak widzicie, to jest gra po polsku, więc bardzo fajnie. Nie będę musiał w miarę tłumaczyć, a więc... ała. już chyba mniej więcej nie zobaczycie. Więc mam tutaj dwie opcje, drużynową i jeden gracz. Oczywiście no nie mam z nikim grać, ani nie jestem z nikim umówiony, ani nic. To by było bardzo trudne, biorąc pod uwagę nasz tutaj setup. Więc bierzemy grę dla jednego. Modulator retroformacji. Mam to zrobić za ciebie?
Rozumiem, Clank. To niezwykłe. Przejąłem system sterowania. Usiądźcie i cieszcie się śmiercią. Spadochron! Spadochron! No chodź, Dax. Wiesz, Dek, ufam ci. Ale to szaleństwo! Dobra! Ostrożnie, Sly! Nie znam tak chronionego skarbca! Zobaczą, jak beznadziejne są ich zabezpieczenia, gdy wykradniemy jeden z naszych największych skarbów. Hej, ziomki! Co was zatrzymało? Maryj, odsuń się albo się usmażysz. Dzięki, Bentley. To nie ja, Sly. Ziomki! Tego świata nie ma w moich gwiezdnych mapach. Dobra, futrzaku. O co tutaj chodzi? To nie my! Chwila! Co tam jest? Myślę, że coś się kroi. Wszyscy są teraz podejrzani. Czujniki wskazują. Anomalia grawitacji stworzyła szczelinę w czasoprzestrzeni, czyli tunelu innego świata. Ktokolwiek nas tu ściągnął, nie potrzebuje tunelu, bo wykopię go w kosmos! Ratchet i Clank, Jack i Dexter, Sly i Bentley. Wszędzie pełno tych zdumiewających bohaterów. Bez was już dawno światy zostałyby opanowane przez najgorsze szumowiny. Aby wyłonić najlepszego bohatera, przygotowaliśmy serię wyzwań sprawdzających umiejętności i zdumiewające zdolności. Witam na pierwszych dorocznych międzywszechświatowych igrzyskach bohaterów! Wasze światy i wy bezpiecznie wrócicie po skończeniu. W naszych światach mają włączenie pauzy. To niezwykłe. Może nawet zdobędziesz miłośników. Co ty na to? Macie z nimi problem? To jak fajne wakacje. Tak, jestem gotów na małą rywalizację. Albo mniej miłe. Jestem za. Nie ufam tym gościom. Doskonale! Niech zaczną się igrzyska! Na areny! Nie uda im się! Dobrze. Nigdy im się nie uda. Bardzo lubię animacje w tych cutscenkach. Ale dobra, zauważyłem, że nie zrobiłem żadnej synchronizacji, co będzie trudne, więc lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Ale tak. Co? Wytłumaczę wam. Więc tak. Jest to taki crossover trzech najlepszych platformówek z PS2. Można powiedzieć, że z PS3 też. Jest tu trochę kanoniki, trochę nie jest kanoniki. Więc tak, połączyli się światy Ratcheta, Jacka, Ratcheta i Clanka, Jacka i Daxtera i Slaya Coopera. Swoją drogą, uwielbiam to, że niektóre postacie tutaj źle wymawiają, na przykład no... Dokładnie Jack mówi Daxter do Daxtera, a tutaj
ten gość, ten kosmita mówi do Dextera Dexter, tak samo jak do Clanka Clank. To jest w ogóle świetne i nie wiem, czy to jest niedopatrzenie twórców, czy co. Ale... Znaczy tłumaczenie twórców. Więc tak, tłumaczę wam trochę ramy czasowe. Jeżeli chodzi o Ratcheta, ta gra się dzieje przed Ghost of Destruction. Dlatego nagrywam to przed Ghost of Destruction. Do Jacka nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Próbowałem to znaleźć, ale nie wiem gdzie... Jakiś fan Jacka i Daxtera wielki... Oj. Jakiś fan Jacka i Daxtera może mi powiedzieć, gdzie są te gdzie jest rama czasowa Jacka. A Sly to jest chyba... Wydaje mi się, że to przed czwórką jest. Wydaje mi się. A więc zacznijmy może sobie od plac Kapitana Quarka. No czemu by nie? O! Tutaj też dobre jest wyjaśnienie minigierek. Mam tutaj cztery podstawowe minigierki. Czyli rzut dyskiem. Dobra, po prostu będę. Nie będę tutaj tłumaczył tak o. Ale po prostu. No, poznacie to od razu. Więc mamy do wyboru trzy postacie. Swoją drogą, jak ktoś preorderował grę, to może to dostał dodatkowe kostiumy. Dla Clanka to bodajże był tajny agent Clank. Tylko tyle wiem. I są do kupienia, ale szczerze powiedziawszy nie chce mi się. Lubię trochę tę grę. No, mamy tutaj do wyboru prawą albo lewą rękę. Jak... Nie wiem. Coś chciałem powiedzieć, ale dobra. Ale bardzo mi się podoba animacja w tych cutscenkach. Jest bardzo dokładna i bardzo fajna. Więc chyba, no, będę sobie tak grał. Oczywiście w każdych tych światach będę używał odpowiednich postaci. Czyli no, tutaj w Metropolis... Dobra, może mi dostatecznie długo wytrzyma ten move. Ewentualnie podłączę przedłużać, wtedy będzie ok. No dobra. Czyli w Metropolis Ratchetem i Clankiem, w Haven City, taki mały spoiler, Jackiem i Daxterem i w Paryżu będę grał Slyem i Bentleyem. A więc no, rozpocznijmy Metropolis z Clankiem. I szczerze powiedziawszy, tylko dlatego, że tu jest Ratchet i Clank, muszę to zrobić. Chciałem tak zrobić, żeby zrobić przerwę między Ratchetem i Clankiem, zrobić gry Jacka, przerwa i zrobić Sly'a, ale no nie udało się. Więc dobra, mamy tu taki mały tutorial. Za pierwszym razem, kiedy gramy w te minigierki, mam taki mini tutorial. A więc z tymi dyskami chodzi o to, że musimy nimi kierować i zdobyć po prostu i rozwalić naszych kosmicznych przyjaciół, którzy tu są. Znaczy rozwalić, uwolnić. Przepraszam, źle się wyraziłem. Zaraz zbiorę tą złotą śrubę. No i przepraszam, co ja mam zrobić. Rozwal czerwone skrzynie i imponujące. Spróbuję zdobyć tutaj osiągnięcie za użycie tylko jednego dysku, żeby rozwalić ty. Uwolnić, kurde, cały czas mi się miesza. Rozgrzej furę, Maxi! Czas na ucieczkę z więzienia! Dobra. Więc oczywiście to jest gra ruchowa, więc jakbym miał zadyszkę, to przepraszam bardzo. Dostaniesz medal. Nie jestem dobry w grach ruchowych, a to niestety muszę zrobić. Ale no jak widzicie, no nie udało się, no chociażby z tego powodu, że nie mam kolekcji Jacka i Daxtera HD. Wow. I kiedyś na pewno zdobędę i tak samo będą kiedyś let's play'e z obu tych serii. I tak, ja wiem, ja widzę te wasze komentarze, że Pixel zrób z tego z Jacka i z Sly'a let's play. Ja to widzę, spokojnie. I będą te let's play, tylko proszę was, przestańcie mi o tym pisać. Ja to w końcu zrobię. Dajcie mi czas po prostu. No i możemy takie dodatkowe uzbrojenie? Nie, uzbrojenie nigdy nie nazwał. No, dodatkowe umiejętności. Dawać. W tym przypadku Clank ma... Każda postać ma inną zupełnie... tą umiejętność. W przypadku Clanka są to użycie zoni. Co to są zoni? No będziecie musieli... No to, trochę to się tak nie wpisuje trochę dobrze w ramy
czasowe, ale uwierzcie mi, to się dzieje przed Tools of Destruction. I ja naprawdę no, nie wyjaśnię wam teraz, co to są zombie. Nie wyjaśnię wam teraz. Dobra, nie będę wam powtarzać wyznania, tak jak mi pójdzie za pierwszym razem, tak będę robił, żeby nie było. Odcinki oczywiście mam takie pół godzinki, żeby nie było, żeby nie było za długo, za mało. Co bym pierwszy sobie zrobił? O, może najpierw to. Żeby taka była różnorodność, to teraz sobie pogramy Ratchetem. No i myk. Kiedyś w ogóle chciałem nagrać cały gameplay od razu tej gry, ale no nie wyszło, nie chciało mi się. Wiecie jak to jest. Dawaj. Let's do it. Swoją drogą jestem jedną osobą, która chyba z tego robi let's play, a jeśli nie, to przynajmniej jestem jedną opcją, która... osobą, która robi let's play po polsku. Więc jak chociaż jeden może mam ten. No i w ogóle pamiętam, jak zapowiadali PlayStation Move i mówili, że dawali takie porównanie, że fajnie by było, jakby była gra z Ratchetem, w której by właśnie można było samemu nawalać kluczem i tymi dziwnymi brońmi. I to jest właśnie to... Nie wiem, czy chodziło właśnie o PlayStation Move Heroes. I w ogóle tytuł tej gry przed ustaniem tego na PlayStation Move Heroes to było coś w stylu Heroes on the Move? Coś w tym stylu. Jakoś tak. No w razie. Nie wiem, nie podoba mi się ten tytuł. Ale no, fajnie się gra, no. Za pierwszym razem jak tą grę dostałem, to naprawdę fajnie się grało. Dobra, teraz musimy to włączyć. Ale szczerze powiedziawszy, dużo bym bardziej wolał taką pełnoprawną grę z Ratchetem z Move'a. To by było dużo lepsze według mnie. No i taki crossover. Chociaż i tak to lepsze niż pierwszy crossover Crasha i Spyro, czyli same minigierki. Jeżeli nie wiecie, o co mi chodzi, to zapraszam na let's play Michała, który zrobił z Crasha Fusion let's play. Tak, i zdobywamy, żeby napełnić nasz pasek energii do naszej mocy specjalnej, to zbieramy takie kryształy i jest fajnie. I zdobywamy też medale, które nie wiem, chyba odblokowują coś właściwie. Ale wiem na pewno, że złote śrubki odblokowują nam dodatkowe kostiumy. Nic więcej poza tym. Więc jak ktoś lubi takie rzeczy, albo no po prostu 100% niezwykłe, to może się odnaleźć w tym. Najgorsze jest to, że nie wiem praktycznie jak, kiedy zacząłem. Aha. Dobra. Zapomniałem, że to jest tutorial i tu muszę robić to, co oni mi każą, bo inaczej dupa. Więc tak, raczej jak widzicie, ma Gravitron. Co to jest Gravitron? No to widzicie, no. Zmusza do tańca przeciwników. I jest to... Aha, i Robopiraci też tu są. To wszystko, uwierzcie mi, jest Tools of Destruction, ale nie będę wam tłumaczył, dlaczego oni tu są, czym oni są dokładnie, bo nie chcę spoilerować po prostu Tools of Destruction. No to właśnie, to mógłbym powiedzieć, że to się, że PlayStation Move Heroes jest tak jakby w środku Tools of Destruction, a nie tak dokładnie przed, ale no, nie będę robił let's playu przecież w środku let's playa, no. Jest tak, całe to zadanie polega na tym, że musimy Weeble, tak one się nazywają, oddawać je do swojej mamy. Do ich mamy, nie do naszej mamy. No i jak widzicie, mamy też życie reprezentowane przez kryształki w kształcie serca. I sprawiają one, no, oczywiście nam to jest nasze zdrowie po prostu. Przytrzymując te na kontrolerze Move, mamy tak jakby silniejszy atak. Zobaczcie, że no klucz mi się zaczyna świecić.
Co jest fajne. Teraz też trochę szybę sobie wezmę. No i w większości przypadków ten silniejszy atak załatwia wszystkich przeciwników na jedno uderzenie. Nie będę tutaj robił tego na 100%, że jest jasne, ale będę robił wszystkie zadania plus dodatkowo zadania po przejściu gry zrobię, bo tak mi się jakoś chce po prostu. A jak to wyjdzie, to oczywiście zobaczymy. Dobra. O, to jest fajne, to jest fajne. To jest jedna z moich ulubionych gierek. I pamiętam właściwie dlaczego. Bo grałem... Po przejściu gry zrobiłem sobie taki maraton, żeby przejść znowu tą grę jak kompletnie. Ale no jak widzieliście na początku, no muszę stać do tej gry. Jak miałem większy pokój, to mogłem sobie po prostu... usiąść, oddalić się troszeczkę bardziej, usiąść, no i ta minigierka 100% tak działa, jak sobie usiadłem. Technicznie rzecz biorąc, każda tutaj mogłaby działać, jak usiądę, ale to już nie ma tego takiego uczucia. W ogóle ile mam na tym liczniku czasowym? 25 minut. Jakieś 5 minut się chyba męczyłem z tą. Z ustawieniem, w ogóle włączeniem tego, więc powiedzmy, że 5 minut nagranie i będzie okej. Okej, no to lecimy z kręglami. I tak będę mówił, jak oni tam chrzanią o tym, bo to nie jest praktycznie ważne dla fabuły ani nic. Nie będę tylko gadał na castingę. Tak się mówi. Ale w ogóle też ta gra bardzo ładnie wygląda. Animacja, gra. Gdyby tylko jeszcze była w 1080p, to jak dla mnie byłoby już bomba. Ale no niestety jest tylko 720p. Chociaż może jest 1080p, ale no jak już wiele razy mówiłem, mój telewizor nie obsługuje tej rozdzielczości. Dobra. Więc ogólnie chyba widzicie, o co chodzi, po prostu kręgle. Ale no, jak na razie... Z tego co widzę, to chyba czasu będzie nam starczyło mniej więcej na 3 minigier, 3 te giery, 3 gierki na odcinek. No chyba tyle przeszedłem, tak? To coś w tym stylu. Steruj piłką, wycelowując kontroler ruchu w kierunku, w którym chcesz się udać. I myk. Pierwszy mi się uda wszystkie na... Nie! No i zobaczcie, w ogóle tych kul dostałem 36, ja nie mogę. Kto by tyle zrobił? Dobra. Teraz uczymy się, jak toczyć kulę. Ja oczywiście umiem toczyć kulę. I za po prostu sobie przeskoczę. Coś, co uczymy się później. Teraz uczymy się skakać. Unieś kontroler ruchu, żeby piłka podskoczyła. No dobra. Więc uczymy się skakać. Hoppa! Bum! Nie! Jedna się nie zniszczyła. Chyba hamur. Zapnij ten srebrny kombinezon, rakietowcu. Jesteś gotowy do odliczania. Zbieraj kryształy, żeby zasilić każdą... No i kryształy, żeby zatankować rakietę. Nie wiem, jakim sumem rakieta ma być zatankowana kryształami, ale powiedzmy, że to jest zamrożone paliwo. Świetnie. Wow. Kurde no. Raz mi się udało. Jestem z tego dumny wtedy. O, tak możemy obracać. Teraz... Prawdopodobnie o tym nie pamiętam. Po prostu. Dobra. Dobra. I myk! Dobra, i teraz pojawia się taki pseudoprzycisk. Nazwę go pseudoprzyciskiem. Żeby nam... No i odlatuje nasza rakieta. Myślicie, rzecz biorąc, tego zadania nie możemy przejść na... Chociaż... Właściwie tak, ale trzeba być niezłą lamą.
cały myk polega na tym z tym zadaniem, że... No mamy tutaj ograniczoną liczbę tych kul. Jeżeli kule nam się skończą, przegrywamy zadanie. I kończymy z takim medalem, jaki nam przyznała maksymalnie gra. Ciekaw jestem, czy dałoby się tutaj wszystkie od razu. Może kiedyś spróbuję. No i dobra. Dajcie mi teraz to. Więc musimy skoczyć na tą platformę. Ciąg! Tak się szczerze mówiąc, jakbyśmy eksplodowali obok tego przycisku, to też by to zadziałało. Nie wiem jak to jest z tym przyciskiem. O, i teraz mamy portale! Ktoś tu chyba lubi portale. Dobra. Nie się ruszam. Mik! Kurde, ja jestem prawie jak Fred Flintstone w tym momencie. No tak myślę, że biorąc tutaj nie możemy przegrać. Bo cały czas nas będą odbijać to. A, wystąpił błąd połączenia. Jej, nie podłączyło mnie do PlayStation Network, ale fajnie. Też w sumie to jest fajnie. Bo nie potrzebuję teraz PlayStation Network za bardzo. Potrzebowałbym jakby chciał tu nagrać multiplayer. Ale nie mogę tego nagrać multiplayer. Z powodów normalnych. Ale szczerze mówiąc, zawsze nigdy nie grałem, więc fajnie by było może. Jak zagrać sobie kiedyś multiplayer z kimś. Można sobie, byśmy zrobili taki jeden odcinek. Jej! Odblokowaliśmy nowy kostium. Ratchet Skazaniec. Które jest nawiązanie do Secret Agent Clank. Do gry. A więc to chyba na tyle, no. Mówię, jak widzicie, jest troszeczkę tych gierek, więc no powiedzmy, że tak na Metropolis byłoby no ze 3-4 odcinki, więc na wszystkie te poziomy... O, no i jeszcze ten finałowy poziom, to też niezło będzie. A więc ja tu się z wami pożegnam. No trochę było chrzanienia się, żeby to nagrać, ale opłaciło się, bo odcinek jakby według mnie dobrze wyszedł. A jak wam się podoba, to już powiedzcie na przykład w komentarzu. A więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, macham was wam teraz rączką. Na razie i cześć, pa pa! Control!